Halo, halo, cześć, siemanko, z tej strony Jacobs, a to przed wami kolejny odcinek serii Zagrajmy w Europa Universalis 4, a to oczywiście nasze wspaniałe, niezwyciężone, znaczy niepokonane państwo o nazwie Hindustan, który po ostatniej wojnie zagarnął Etiopię. W sumie tak jakby zagarnął, bo zajęliśmy te tereny dla naszego wasala, ale oczywiście to, nie ukrywając, nasze wojska pokonały tego otóż małego wroga. W ostatniej wojnie też walczyliśmy z chwilowo z Portugalią i tak dalej, ale to było akurat tylko i wyłącznie chwilowe, więc niestety. Okej, co tu mamy? Czy bym wypowiedział wam wojnę? To nie przyjdziecie, bo mają inni Osmanowie mają rozejm, więc nie kiwnęliby nawet palcem, ale widziałem, że Portugalia walczy, właśnie widzę, że walczy i to bardzo zacięcie, walczy z Francją, Wielką Brytanią i w ogóle jakieś dziwne wojenki się porobiły. Francja walczy, no to jest w ogóle jakaś globalna całkiem apokalipsa. Moglibyśmy się też przyłączyć, ale niestety nie mamy za bardzo jak i do kogo. Chyba że przeciwko Rosji. A to byłoby nawet dość ciekawe i fajne. Byśmy wypowiedzieli wam wojnę, Osmanowie przyszli. Może że Czesi, Hesja i tak dalej by też przyszli, więc może byśmy sobie jednak i podarowali. Czy wy gwarantujecie komuś niepodległość? Nie bardzo w sumie. Dobra, zajmijmy się... czym możemy się zająć? Tak, buntownikami, to na pewno. Zajmijmy się naszą flotą. W ogóle laga mam. Halo, halo, już się odlogowałeś? W ogóle jakieś ścinkę zrobiłem, nie wiem dlaczego, nie wiem co się stało. Jakaś zawiecha 28 października, ja by, nie wiem co tam się podziało. Takie what the fuck. Okej. Dlaczego wy umieracie? A, bo na otwartym morzu jesteście. Dobra, wracajcie. Ja zupgrade'uję. To może być bardzo dobre. Trochę hajsów mam, więc sam raz, żeby was upgrade'ować. 900 dukatów. No dobra, niech tam jest. Niech będzie nasza strata. 940, trudno się mówi. Ale upgrade'y są bardzo potrzebne. Po czym jak się już tam ładnie naprawicie, wyślemy was do ochrony handlu, dokładnie handlu Goa, a was wyślemy do handlu bengalskiego, czyli tradycyjnie dwa nasze główne handle. Tu jest handel Indusu, a handel Indusu jest tutaj. Tam są 4 dukaciki, tam nam 7 kradną. Tam jest 18, więc tam trzeba się na nim skupić. Bengalski. O! Z drugiej strony, tutaj kradną nam 6, a tam 9. Podobnie w sumie jest między tym handlem, a tym jest bardzo podobna ilość pieniążków, więc dobra, nieważne. Pieniędzy nam nie brakuje, więc na razie nie ma co tam gdybać. Moglibyśmy się zająć wreszcie tą moją misją, którą wziąłem, a nie wykonuję. Bo jakoś tak wyszło, że miałem ruszyć na wschód, po czym oczywiście Osmanowie mnie zaprosili do wojny gdzieś tam z zachodem. Po czym i tak nie wzięli nic, w ogóle whitepeace'owali, w ogóle nie wiem co to było za wojna, taka what the fuck. Złapałem taką, nie wiem, takie dziwko mnie walnęło, że powiedzieli wojnę Hiszpanii po to, żeby nie zabrać nic. No ale dobra, mało istotne dla nas. Ważne, że zachód upada. Tam się dzieje, co tam się dzieje, to tam też nas mało interesuje, nie powinno nas jakoś zbytnio interesować, bo czyli na zachód już nie pójdziemy. Zajmijmy się lepiej Chinami, bo moim celem było oczywiście podbicie Pekinu, który jest kawał drogi, jeszcze przed nami kawał drogi. Rosjanie podbili Buriację, nie wiem jakim prawem w ogóle podbili ją. Dobra, nieważne, zajmijmy się wschodem. Moglibyśmy na przykład wyszkolić jakąś aremkę. Nawet z dwie, trzy. W ogóle znowu ścinka była. Powrót. Wojsko. Chcemy tu armię. I w sumie więcej nie produkujemy, bo nie mamy hajsów. No dobra. W sumie bardzo logiczne. W ogóle dlaczego mam takie ściny? Przez te globalne wojny trochę przez to, bo za dużo wojsk się rusza. Nie wiem. Ostatnie takie zacinki miałem, kiedy był Alexander Timeline. Grałem Polską i była wojna z Chinami. Jak Chińczyki ruszały 3 miliardy ludzi, to wtedy były takie ścinki. 3 miliony, raczej nie 3 miliardy, 3 miliony. A w miliardach mieli manpower chyba. Tak mniej więcej było. Masakra, to była wtedy masakra. Dobra,
Nasze wojska pomału maszerują i znowu jest ścinka. Halo, tak się nie robi, tak się kurczę nie robi. Moje wojska same się zbierają. Uff, to jest fajne też. Podoba mi się to. Część Skandynawii stoi takie w ogóle gdzieś za daleko. Wracajcie. Wy idziecie tam. Wy wracajcie. Idziecie czy nie idziecie? Nie mam przemarszu od Rusków. Od was mamy, tak? Super, po prostu super. 30 tysięcy ludzi utknęło w Rosji. Brawo. Dobra, już niech tam stoją. Może kiedyś będzie wojna z Ruskami, to się przydadzą chociaż. Dobra, wykryliśmy jakiegoś agenta, który też nam nic sam raczej nie grozi. Dobra, bunt w Andhry. Andhry, jakaś prowincja o nazwie Andhry. Zajmie się ta armia nią. I dobra, teraz tak. Mam wam nam roszczenia, a raczej misję na tą prowincję, z tego co pamiętam. Zaraz się upewnię. Tak, to jest na tą prowincję, więc myślę, że byłoby fajnie tą prowincję też podbić. Więc jak wypowiem wam wojnę, to przyjdzie Wi, znaczy I, W i Jin. Myślę, że damy sobie nas na luzie radę z wami. W też nie przyjdzie w ogóle. W, jakie nazwy, masakra. Więc bierzemy wojnę imperialistyczną i oczywiście potwierdzamy tym samym magicznym przyciskiem. Tym magicznym przyciskiem potwierdzamy tą naszą akcję zbrojną przeciwko tym państwom. Dobra. To jest tak, wy idziecie tu. Wy idziecie tu. Wy idziecie tu. I coś jeszcze? No wy powinniście już tutaj stać też. Wy idziecie do Jin. Tak mniej więcej obok siebie stójcie. Tu w ogóle nasze wojsko są w piedzie. Wy wspomóżcie ich na południu. Bo nasi lekko... lekko stają się ranni. To mi się nie podoba. Tu też się zbuntowali. Nieładnie. Więc musimy jeszcze ich na północ wysłać. Was wyślemy tutaj. Damy wam generała. Bo nie, tego wam damy generała. Halo, znowu zwiecha. Nie zawieszaj mi się komputerku, błagam cię. Nie rób siary. Dobra, a my idziemy tutaj. Teraz tak, wam trzeba też dać generała. Chociaż takiego. Lepszy słaby generał niż wcale. Tak, dobra. Wy macie podbić, zabić te jednostki i tak też to robicie. No i pięknie. Tu idzie 36 tysięcy i auć, troszkę nas to boli, ale nasze morale jednak przegrywają. Halo. No bez przesady. Pokonali nas Chińczycy. Tak się nie robi. Tak się po prostu nie robi. Nieładnie, nieładnie. Musimy iść znowu tam daleko. Masakra, masakra. To jest tak, wasza armia pomału się będzie regenerować, więc jak dojdzie tutaj, to już będzie zregenerowana. Jak podbijemy forty G, I, czy jak to tam się nazywa? G, pewnie G się powinno czytać, chociaż... Nie wiem, to nie jest chyba z angielskiego, więc... Nie wiem jak tam po chińsku się czyta dwie literki. No dobra, nieważne. Po prostu idźmy tam. Mogę wziąć 27 administracji. Biorę go, bo będą tańsze unarodawianie. Tańsze będzie unarodawianie, więc też bardzo całkiem przyjemna sprawa. Do końca wojny myślę, że jeszcze to się przyda. Tak, tu idziecie. Tam nam podbijają tereny Chińczycy. Żółty kolor to zawsze byli Chińczycy. Nie wiem. W tej grze zawsze. Grało się, było w Extended Timeline Chiny miały kolor żółty. Taki żółty, mniej więcej. A Ming miał taki chyba żółkawy, aczkolwiek już nie pamiętam. Też taki żółkawy był raczej. Może nie aż taki mocny, ale był żółty. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, tu forty myślę, że pomału sobie upadają. No powinny. Takie mają zadanie. Podbić fort. Was zostawimy już.
bo zaraz wybuchną bunty. I kolejna malutka zwiecha. FPS-y mi spadły. Nie, no około 30-50 FPS-ów mam. Więc nie wiem od czego to jest. Teraz tak. Wspieranie podatków. Pobożność jest ważniejsza. Żebyśmy nie przegrali kolejnej bitwy. Ten fort moglibyśmy podbić, ale będziecie iść naokoło. No nie. Mój fort odbijecie. No dobra. Tu. No okej, tu jest dobrze. Wszystko na razie jest ogarnięte. Idzie po dobrej myśli. I chcę już państwo G i nie wiem, zwał jak zwał. Chcę już pokoju. Chodzimy jak was. Oj. Wróć. Zażądaj. Reparacje wojenne. Przez 10-7 będzie musiał co miesiąc płacić państwo swojego dochodu. Zrzeknij się roszczeń. Transfer siły handlowej. Mój traktaty, zbądź prowincje narodowe, zrzeknij prowincji. Nie. Nic z tej rzeczy. Biorę wam po prostu prowincję i kończymy sami wojnę. Ile tych prowincji weźmiemy? Myślę, że tak mniej więcej weźmiemy. Tylko jeszcze potrzebujemy jednego fortu, który już się oblega oczywiście. Bardziej mi smutne było od tej przegranej bitwy. O, tutaj w ogóle właśnie ligi są, nie? Bo prędzej nie było tych lig, a teraz już są ligi. No i też jest bardzo nawet przyjemne z tego powodu. Aczkolwiek nie wiem, czy teraz bym chciał grać w cesarstwie, bo jakoś tak nigdy nie lubiłem grać w cesarstwie. W sumie bardzo ciekawe było to, bo można było stworzyć jedno potężne państwo. No ale oczywiście to też nie jest takie łatwe, proste i przyjemne. Nic z tej rzeczy. No dobra, tu jest wszystko ogarnięte. Teraz i się chyba podda. Powinno przynajmniej. Dokładnie tak. Mógłbym zabrać ją całe państwo, ale po co z drugiej strony? Zdążę. O, napis się troszkę powiększył albo przestawił. No ładnie to wyglądamy. Ładnie. Unarodowimy to. 4 punkty. 12 max. 16 max. No pięknie. Dobra, musimy odbić nasz fort i zaatakować Jin. Jin musimy zabrać tak mniej więcej tereny, żeby graniczyć z Pekinem. Żebyśmy mogli po prostu ten Pekin zająć przy najbliższej okazji, bo tak bym chciał. Komputerek mi się grzeje, to nie dobrze. Dobra, tu no wojska idą, trochę się obijają o siebie, ale trudno. Wygnano armię z... skąd? Wy jesteście wygnani? No dobra. Kazachstan się zbuntował. Przejdźcie go. Pokonajcie. Chociażby wy. Zniszczcie tę armię Kazachstanu buntowniczego, który przyłączył się do mojego wspaniałego państwa, a później się buntuje. Trudno. Niech będzie. Zniszczymy ich. Tu. Tu jest wszystko ganięte, tylko was. O, was wygnali. Wreszcie was wygnali. Super. Cieszę się. Modyfikator min legitymizacji. Min zmienia... Nie mogę sobie pozwolić na tego, na upadek... spadek kolejnej legitymizacji, więc no trudno. Poza tym nie mam problemu z dochodem, więc na 10% z podatków jakoś tam w sumie na nas dużo nie wpłynie. To jest tak, wojsko państwa o nazwie Shun. Stałoby się je zabić zaraz. Chociażby wy to zrobicie i tam ustaniecie. Będziemy pilnować tam. Teraz tak. Tu jest wszystko ogarnięte. Ładnie to wygląda nasze państwo. Pięknie, podoba mi się. Sam siebie chwalę. Co to, do czego to doszło? Okej, okay, tu jest dobrze, tu jest wszystko dobrze. Baszkiria się zbuntowała, tam już są dwa oddziały w sumie. Jeden już jest, drugi zaraz dojdzie. Na luzie chyba pokonacie ich. Chyba. Najpierw ich zabić, a później cię odbijać. Kolejne prowincje się buntują. Wow, tu już troszkę większe bunty.
Bo i ludzi pewnie więcej, to i bunty większe wybuchły. Przyspieszyłbym to troszkę, ale boję się trochę, że nie wytrzyma mój komputer. Dobra, podbiliśmy pierwszy Fort Jean. Cieszy mnie to niezmiernie. Idziemy dalej. Już wstrzymany ze względu na forty. No dobra. Niech będzie. Idziemy tędy. Wy co, przegrywacie? No nie gadajcie, że przegrywacie. No, musicie wygrać. Nie róbcie siary. O, pięknie. Armia tu padła, armia jakaś tam. Podbijcie jeszcze ten fort, super. Jin z kimś walczy, z tego co widzę. Tak z Koreą i Liangiem. Jakieś w ogóle znowu dziwne nazwy państw. Dobra, Taosku jakieś padło. Więc idziemy oczywiście tu, a wyjdziecie tu. Pięknie, pięknie. Dalej. Co by tu dalej? Skuteczność bojowa kawalerii, super. Nowy generał by się przydał, nie mam punktu. No dobra, trudno. Tu jest wszystko ogarnięte mało wiele. Tu się odbija mi fort. Dobra, to trzeba cofnąć tą armię. Mi się nie będzie chciał odbijać dwa razy tego samego fortu. W ogóle czemu oni tak go odbijają szybko, skoro nie mają armat? No bez przesady. Ej. Halo. Halo. Tak się nie robi. Tu mi się zbuntowali, bo nie zauważyłem, że mi się Arabia zanektowała. Kurczę. Sobiutko. Na południu nie mam za bardzo armii, tym bardziej w Arabii Saudyjskiej. Ten oddział wyślemy mniejszy do Arabów, a ten większy do pilnowania południa. To ich wyślemy. No dobra, tak musi być. Tu jest chyba ok. Tylko ten głupi fort się odbił niepotrzebnie. Buntownicy tam szaleją, strasznie szaleją. Nie podoba mi się to. Turcy mi pomagają, całe szczęście. No. Wierny sojusznik. Ja by tak to. Szumnie. No dobra. Masakra. Mam armatę, idzie mi to wolniej niż oni bez armat. Co za paranoja. Odwracać, okej. Dobra, dobra, halo, halo. Tu. Dobra. tysięcy tam jakaś jest. No, może być słabo. Dobra, wy to ogarnęliście. W sumie nie tylko wy, bo to widziałem już, Osmanowie też byli. Chciałem zobaczyć mapę niepokojów. Chcę się buntować, więc zostańcie tutaj. No i was oczywiście tam na południe. Nie wiem, czy wygracie. Małe szanse, bo tam mają strasznie dużą przewagę liczebną, ale może. Może mi się uda. Stabilność, korupcja, edukaty. No korupcję wolę, bo tą korupcję to się da zwalczyć z łatwością. To jest bitwa, weźcie ich sobie, wesprzyjcie. O, git. Pięknie. Pięknie. I tu idziemy podbić stolicę. Hop. Pekin jest oblegany przez Liang. To jakieś tam dziwne państwo. Ale z wojska ma dużo. 30 tysięcy chodzi. A my z nim nie walczymy. Więc w sumie pół biedy. No dobra. Czy Jin jest gotowy na podpisanie pokoju?
Mało wiele jest, więc zabierzemy wam to, to. Te największe płaty, żeby powiększyć moje tereny. O! To by wam zabrał w sumie. Może bez tego. Gdzie jest Pekin? Tu jest Pekin. Co to musi być? Tak byłoby najlepiej, aczkolwiek to będzie dłuższa wojna wtedy. No trudno, w sumie mam czas. Niby. Teraz tak, was spali ziemię. Nie, nie palcie ziemi, włącz samoczynne tłumienie buntów. Wygasły rozejmy. Bla bla bla. Nieważne. I teraz tak, okej, tu musimy ogarnąć. Nie lubię takich wojen, bo to będzie dużo biegania. Ale mam nadzieję, że tu jeszcze nie mają fortów jako tako. Chyba. Z tego co widziałem. Przynajmniej nie było. Więc powinno być już z górki. A szum mógłbym zwasalizować. Dokładnie. Zabierając wam to prowincję. Opa, okej. Koszary, to nie, to nic ciekawego nie podbiliście mi. Chcecie się poddać? Nie. 35% tylko mam. Ej, dlaczego? Czy ja o czymś nie wiem? No halo. Oni się zdążyli zbuntować, a ja jeszcze nie mogę wpisować z Jeanem, bo co? Bo nie mam innego fortu? No bez przesady. Wydajność produkcji? Nie, chyba nie potrzebuję kolejnych poziomów administracji. Nie, przynajmniej wydaje. No dobra, ale ja chcę wpisować z wami, a nie mogę, bo niby mam tak mało procent. Trochę przesada. Tutaj idźcie. To moje wojsko, więc możemy je wybić. To powinno być bardzo proste. O, jakiś generał. Miał szóstkę z czegoś. No ale dalej uciekają. Teraz tu idźcie. Idźcie tu. No dobra, no to szej. Powinni się już podawać pomału. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co to jest? No to zwykła prowincja. To jest też zwykła. Nie mają fortyfikacji, więc... Dość ciekawe. Teraz się okaże. Nie będzie dalej mało. Dalej mamy za mało procent. Wbijmy im tu armię i to może się wreszcie zgodzą. Tu będą biec, więc tam może się dogoni ich. Nie, nie dogonimy ich. Ale idą tutaj. No dobra, więc wy widzicie tak. O. No Ginie, poddaj się. Nie masz ze mną szans. Ewidentnie nie masz ze mną szans, więc mógłbyś się poddać. Księcia tam wyślemy, bo jest głupi. O! Niech walczy. Zobaczmy, z kim jeszcze prowadzę wojnę. Może mają wasala. Właśnie. Shun, Jin i Yan mają wasala, z tego co widzę. No tak, może przez to. A jeny. No dobra, no i co? Co mogę zrobić? Tak mógłbym zabrać wam? Nie chcecie. Tak też nie chcecie. Czy tak?
Panowie poddanych, Jan. No dobra, trudno. Niech tak będzie. No i od was oczywiście biorę wasalizację, hajsy. O! No dobra, pięknie. Będziecie moim wasalem. Dzięki temu będziecie zabierać tereny Jin. Tak, taki jest plan. Wezwanie do zawarcia pokoju. Fi! Aż tak źle mi nie szło. No ej. Dobra, wy wracacie. Wy możecie wracać. Dobra, wszyscy już chyba ogarnięci, tylko to jest takie ciekawe. Takie bunty mi teraz się robią, że masakra. Przerost, wyczerpanie wojny mam troszkę niby, no ale... Łuk. No to wziąłem w sumie. 28 teraz. W ogóle punktów administracyjnych mam strasznie dużo. Humanistyczne by mi się przydały teraz, idee. Jedna się gina plus 25%, krajowy poziom niepokojów minus 2, o. To byłoby fajne. Aczkolwiek, no trochę by potrwało. Wojna, bla bla bla. Rywal naszego rywala. To jest w sumie łatwa misja, więc możemy ją wykonać. Poprawimy stosunki z Wielką Brytanią. No i co? Możemy pomału w sumie kończyć nasz kolejny odcinek. Dzisiaj jest taki troszkę nudniejszy. Tak mi się wydaje, że jest taki trochę nudniejszy. Mało się działo. Ci Chińczycy nie chcieli oddać mi tego, co chciałem, aczkolwiek mam chociaż już coraz bliżej do Pekinu. I co? Bunty. Bunty, 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 bunty. Powód nieznany mi. Nie wiem, o co im chodzi wszystkim. Czy tak mi się buntują? Część przez... nie będzie się buntować zaraz, no ale... Niektóre bunty to aż takie już ważniejsze. Nie mam pojęcia, o co wam chodzi. Mógłbym tereny Rosji zabrać. Przydałoby mi się. Aczkolwiek... No, Rosja znowu walczy ze wszystkimi. Dobra. Moi drodzy. W tym odcinku to już chyba na tyle. Bo co? No nic tu dzisiaj nie będzie. Już dzisiaj nic nie zwoimy. Rozwinąłem się administracyjnie. Co mi się bardzo podoba. W ogóle takie dziwko zapałem. Jak już mam 28 poziom administracji. What the fuck? Niedawno byłem tak zacofany, a teraz mam prawie taki sam poziom co Francja, wyższy od Hiszpanii, więc bardzo, bardzo przyjemnie. Morale, następny poziom morale jest na 30 poziomie, więc Hiszpania ma już 30, więc oni tam mają lepiej rozwiniętą armię troszkę, ale to o jeden poziom morali. My odrabiamy dyscypliną. Okej, moi drodzy. Oczywiście tradycyjnie zapraszam was już jutro na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. To bardzo motywuje do następnego, do dalszego nagrywania i prowadzenia działalności. Tak więc, trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa!